Cześć, tu Ernest! Pierwszy rozdział Fortnite zakończył się próbą opanowania przez siódemkę punktu zerowego, który jest źródłem nieskończenie wielkiej ilości energii. Naukowiec, członek siódemki, w jednym ze swoich nagrań wspomniał o tym, że ta próba będzie bardzo ryzykowna i wśród obserwatorów tego wydarzenia może znajdować się ktoś inny. Jego podejrzenia okazały się słuszne, jako iż efekt uboczny tej próby przykuł uwagę pewnej istoty kosmicznej z innego wszechświata, a mianowicie Galactusa, znanego także jako Pożeracza Światów. Gdy to wydarzenie miało miejsce, był on na misji. Galactus potrzebował znaleźć moc, dzięki której mógłby pokonać czarną zimę, zagrażającej jego światu. Moc punktu zerowego, emitująca ze szczeliny powstałej w galaktyce, okazała się być dokładnie tym, czego poszukiwał Galactus. Bez chwili zastanowienia, ruszył on w stronę świata Fortnite. Wyprzedził go jego herald, Thor, aby ostrzec mieszkańców wyspy przed nadlatującym zagrożeniem. Nie było to jednak takie proste. Po przedostaniu się do pętli, na miejscu Thor niemalże całkowicie stracił pamięć, a jego pierwsze spotkanie z miejscowymi to był jeden wielki zgrzyt. Jednak widok zbliżającego się Galactusa na moment odświeżył mu pamięć. To wystarczyło, aby wysłać wiadomość do Lady Sif, przyjaciółki Boga Piorunów. Dzięki niej na wyspę nadeszła pomoc. Groot, Kapitan Ameryka, Iron Man, Wolverine, Doctor Doom, Storm, Mystique i She-Hulk. Tym samym zaczął się czwarty sezon. Na przestrzeni kilku następnych tygodni superbohaterowie rozstawili się po wyspie, a Tony Stark, jak to geniusz, którym jest, pojął technologię szczelin i przedostał na wyspę fragment swojego świata, gdzie przygotowuje nowe busy bojowe na starcie z Galactusem. Przechodzimy teraz do dnia dzisiejszego, kiedy to znamy już dokładną datę finałowego eventu. We wtorkowy wieczór, 1 grudnia o 10:10, odbędzie się wojna o Nexus, czyli punkt zerowy. Będzie to nasza jedyna szansa na ocalenie całej rzeczywistości. Swoją drogą, to na oficjalnej stronie Fortnite jest pomyłka. 1 grudnia to wtorek, a nie czwartek. Poza tym wielu z was mogła zdziwić data tego eventu. Normalnie były one w weekendy. Krążą plotki, że twórcy gry wybrali taki dzień i godzinę, bo w weekend byłoby po prostu za dużo osób i serwery by nie wytrzymały. A w tym filmiku rzucimy okiem na wycieki i podpowiedzi na temat eventu oraz sezonu 5. Uwaga! Tak, powiem o kilku wyciekach, ale wykorzystam tylko to, co twórcy gry chcą, żebyśmy wiedzieli. Mamy jeszcze kilka dni, zanim Galactus wzniesie się nad poziom wody i mnóstwo ciekawych tematów do omówienia. Zaczynajmy! Na sam początek, zmiany na mapie. Już dziś w grze możemy zobaczyć finalną wersję przerobionego busa bojowego autorstwa Tony'ego Starka. Dzięki nowej, oficjalnej eventowej grafice wiemy, że odegra, a raczej odegrają one ważną rolę podczas eventu. Będzie ich aż 6! Poza funkcją transportu, mogą one też posłużyć jako pociski, albo wyobraźcie sobie to. Walka z Galactusem podczas lotu busem bojowym. Część graczy mogłoby walczyć na ziemi, a niektórzy z powietrza. Dzisiejsza anglojęzyczna wiadomość Fortnite pyta nas, czy potrafimy sterować busem bojowym, więc no... Jak już mówimy o wykorzystywaniu elementów świata do walki, to nie mogę nie wspomnieć o helikarierze. Ten przeogromny statek powietrzny ma potencjał. Jest wyposażony w działa oraz quinjety. Jakiś czas temu dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że helikarier pewnego dnia przemieści się nad wyspę, a na nim patrolowaliby agenci tarczy. Co podpowiada nam, że też będzie częścią eventu, który będzie się skupiał na wojnie przeciwko Galactusowi. I przypuszczam, że helikarier runie o ziemię albo o wodę podczas eventu. Jak już na pewno wiecie, całym motywem tego eventu i celem Galactusa jest punkt zerowy. Za wszelką cenę chce on zgarnąć moc zawartą w tej kuli energii. Co do samej walki, nie wiemy, w jaki sposób się ona odbędzie. Walka mecha z potworem w 9 sezonie była animacją. Była bardzo efektowna, ale tak naprawdę nie braliśmy w tej walce udziału, a ostateczny wynik był ustalony przez twórców gry od początku. Wydaje mi się jednak, że tym razem walka będzie interaktywna. Podobnie do walki z Królem Burzy, który zawitał na wyspę Battle Royale na Halloween rok temu. Za zadanie mieliśmy niszczyć jego słabe punkty. Walkę z nim można było wygrać lub przegrać. I tutaj rodzi się pytanie, czy wygramy przeciwko Galactusowi? Zauważyłem, że wiele osób jest do tego nastawionych dość negatywnie. W końcu mamy do czynienia z Pożeraczem Światów. Posłuchajcie tego. Jego moc jest niewymierna i przekracza ludzkie możliwości umysłowe. Potrafi teleportować się nawet przez galaktykę, miotać potężnymi ładunkami energii i odżywiać się energią planet. Do tego ma umiejętności telekinezy i telepatii. No nie wygląda to kolorowo. Zapowiada się, jakby jego kichnięcie mogłoby skutecznie pozbyć się połowy naszej armii. Ciężko jest na ten moment odpowiedzieć na pytanie, jak ta bitwa się rozstrzygnie. Krążą też teorie mówiące o tym, że nie będzie to jednoznaczny finał sezonu. Ani nie wygramy, ani nie przegramy. Do tego pytania za chwilę wrócimy.
było już kilka eventów, które kręciły się wokół punktu zerowego. W sezonie 4 rozdziału 1 Przybysz, używając oscylatora punktu zerowego, stworzył szczelinę na niebie, co doprowadziło do kolizji światów w 5 sezonie. W 6 sezonie część eventu odbyła się wewnątrz punktu zerowego, a w 9 sezonie mogliśmy odwiedzić Neowy Krzywione, które działały na energii idącej z punktu zerowego zamkniętego w skarbcu, który pierwszy raz zobaczyliśmy w 8 sezonie. Na koniec 9 sezonu odbyła się bitwa mecha z potworem, który, co ciekawe, także chciał się załapać punktu zerowego. Powstrzymał go przed tym mech, a gdy potwór z zaskoczenia zaczął wygrywać pojedynek, mech sięgnął po moc punktu zerowego, dzięki czemu był zdolny go na chwilę powalić. Mimo tego, że potwora udało się pokonać, ten ruch mecha dał początek łańcuchowi bardzo nietypowych wydarzeń. Punkt zerowy po ściśnięciu dosłownie popękał. Z dnia na dzień coraz więcej energii przedostawało się przez szpary, aż finalnie punkt zerowy wybuchł i na wyspę wydostała się część starej wyspy z alternatywnej rzeczywistości. To dało początek 10 sezonowi, na koniec którego 7 podjęła próbę opanowania punktu zerowego w wystrzałowy sposób, co zadziałało. Po tym evencie materia całego świata Fortnite przeistoczyła się w coś nowego, co dziś znamy jako rozdział 2 na nowej wyspie, która jest tak naprawdę przekształconą starą wyspą. I prawdopodobnie gdzieś pod tą wyspą skrywa się punkt zerowy. Coś podobnego wydarzyło się w 6 sezonie, ale na o wiele mniejszą skalę. Po kontakcie z punktem zerowym centrum wyspy zamieniło się z wiru na spokojną wysepkę. Czajcie już mniej więcej, co te wszystkie eventy łączy? Poza tym, że są one o punkcie zerowym, to wszystkie nasze kontakty z punktem zerowym kończyły się ukształtowaniem czegoś nowego. Moim zdaniem punkt zerowy zostanie ujawniony po raz kolejny w tym sezonie. Nie sądzę, że Galactus zdoła wchłonąć całą energię i zniszczyć rzeczywistość Fortnite, ale jestem pewien, że dojdzie do jakiegoś kontaktu z punktem zerowym. To by wystarczyło, aby doprowadzić do kolejnej kolizji światów. Przed startem obecnego sezonu poruszyłem temat teorii mówiącej o tym, że 4 sezon rozdziału drugiego może być powtórką 4 sezonu z rozdziału 1, który też był o superbohaterach. Co jeśli 5 sezon także nawiąże do 5 sezonu rozdziału 1, w którym to doszło do kolizji światu Fortnite i prawdziwego świata? Tym razem jednak połączyć się mogą oba rozdziały. Przez ingerencję Galactusa na wyspie mogą wrócić na przykład stare miejscówki. Fortnite ostatnio wprowadziło do gry mnóstwo rzeczy z 1 rozdziału. Mam tu na myśli jej stare bambiki czy oryginalny zbierak. W kontekście tej teorii można to uznać jako podpowiedź co do 5 sezonu, który by nas zabrał w podróż w czasie. Albo przyniesie coś ze świata komiksów DC. Niedawno wszedł skin Jokera, więc może? Gdy pakiet skinów, w którym jest Joker, po raz pierwszy został ogłoszony, Donald Mustard udostępnił go, pisząc: coraz więcej postaci zmierza w kierunku zero. W każdym razie, nieostrożne korzystanie z punktu zerowego zawsze ma jakieś nieoczekiwane konsekwencje, więc no, przygotujmy się na coś wielkiego. Słuchajcie, teraz uwaga, spoilery! Na sam koniec zachowałem najciekawszy wyciek, który zdradził nam, że wynik wojny o Nexus rzeczywiście może być niejednoznaczny. Pewnemu wydobywcy danych udało się przedwcześnie uruchomić w grze ekran po evencie. Oto i on. Wojna o Nexus będzie tak dużym eventem, że zakończy się długą przerwą z odliczaniem do startu 5 sezonu i napisem: ciąg dalszy nastąpi w sezonie 5. Nowy sezon powinien zacząć się 2 grudnia około 8. Przypomina to event z 10 sezonu, kiedy to na kilka dni była czarna dziura i nie można było grać. W tym przypadku jednak będziemy czekali tylko kilka godzin. Fakt, że taka przerwa będzie miała miejsce, tylko potwierdza to, że ten event będzie duży. Wycieki wskazują na to, że nawet gracze w lobby, którzy nie wbiją do trybu na czas, poczują skutki tego wydarzenia. Koniecznie tą datę sobie zanotujcie. Za wzięcie udziału w tym evencie będzie jakaś nagroda. Uwierzcie mi, ten event będzie największym eventem Fortnite. Lukas na swoim Twitterze dał znać, że pliki tego eventu ważą prawie 4 GB. Ostatni, największy event ważył 620 MB. Poza plikami eventowymi mogą tam też się skrywać nowe skiny. Na 99% będzie Galactus, ale oprócz niego do sklepu może zawitać jakiś nowy superbohater, Kapitan Marvel albo Czarna Pantera. Dodam jeszcze, że twórcy gry w oficjalnym poście na temat eventu napisali m.in. o tym, że może na nim pojawić się coś z prawami autorskimi. Oryginalne pakiety muzyczne Fortnite zawsze są wolne od jakichkolwiek roszczeń, więc spodziewajcie się jakiejś niezłej nuty podczas tego eventu. Chciałbym też wspomnieć o pewnej rozmowie z Donaldem Mustardem, która odbyła się parę tygodni temu. Donald to dyrektor kreatywny w Epic Games, stoi on za całą fabułą Fortnite.
podczas rozmowy ze swoim znajomym Jeffem Killim wspomniał m.in. o tym, że w Fortnite pojawi się w przyszłości MODOK, to postać ze świata Marvela, oraz że ponownie odbyły się sesje nagraniowe z Troyem Bakerem. Dla tych, co nie wiedzą, to Troy Baker podkładał głos agentowi Jansiemu w anglojęzycznej wersji eventu z drugiego sezonu. Kiedy to mogliśmy odwiedzić jego biuro, które znajdowało się poza wyspą Fortnite, poza pętlą. Przypuszczam, że następne spotkanie z agentem Jansiem odbędzie się przy okazji wojny o Nexus, gdy punkt zerowy zacznie ponownie szwankować. I to na razie tyle. Dzięki tym podpowiedziom wiemy, czego mniej więcej się spodziewać. Bez większych spoilerów. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w nowym busie bojowym. Jest szansa na to, że wygramy. Jeśli tak się stanie, to mam nadzieję, że zobaczymy taką scenę.